Cześć, trenujemy piłkę ręczną w szkole podstawowej nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku-Oliwie. Poznajcie naszą absolwentkę. Kocela, Jachirjewa wysunięta, Kudłacz Gloc do Patrycji Kulwińskiej! 3-1 Polska! Najpopularny Owen dokładnie. Przygodę z piłką ręczną zaczynam w naszej szkole, dzięki czemu wielokrotnie reprezentowałam nasz kraj na arenie międzynarodowej. Teraz wróciłam tu jako nauczyciel. Wraz z Krzysztofem Komarzewskim, zawodnikiem PGNiG Superligi, reprezentantem naszego kraju i również absolwentem tej szkoły, chcielibyśmy zaprosić dzieci klas trzecich wraz z opiekunami na sportowy festyn z gwiazdą, który odbędzie się 5 marca w godzinach od 9 do 12. Chęć udziału w festynie prosimy przesłać na adres wyświetlony poniżej do 27 lutego. Oprócz festynu chciałabym Was zaprosić na darmowe zajęcia sportowe z elementami piłki ręcznej, które odbędą się w każdą sobotę w godzinach od 9 do 10. Ale najważniejszą rzeczą jest trwający nabór chłopców i dziewcząt do przyszłej klasy czwartej. Serdecznie zapraszam, Patrycja Kulwińska. Piłka ręczna uczy pokonywać stres, stawać do rywalizacji, budzi chęć wygranej. Rozwija także myślenie operacyjne, jakże potrzebne przy pracy zespołowej. Każdy, kto przystępuje do takiej klasy, chce zostać w przyszłości sportowcem. Fajne w tej klasie jest to, że jest dużo zawodów i dużo sportu. Nie musimy ciągle siedzieć przed komputerem. Nie tylko kształcimy się w wybranej dyscyplinie, ciężko pracując na treningach, ale też czerpiemy z tego prawdziwą radość, co widać na każdym kroku. Jemne łączymy z pożytecznym, przy czym doskonale się bawimy. Jeździmy na turnieje. Do zajęć zachęcać nas nie trzeba. Bycie w takiej klasie to super zabawa, ale także sporo nauki.